No. Mafie, służby, loże, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Minęła XZ20. W dzisiejszym odcinku obejrzymy pewnego rodzaju sequel rozmowy pomiędzy panią Żukowską a panem Mentzenem. Było równie ciekawie. W internecie było głośno o restauracjach dla niezaszczepionych w czwartki. O co z tym chodziło? Posłuchajcie! Politykę specjalnych przywilejów dla zaszczepionych. Powiedział, że to grozi swego rodzaju apartheidem sanitarnym i obawia się, że wkrótce będą osobne autobusy czy też osobne kina dla zaszczepionych i niezaszczepionych. Czy Państwo macie podobne obawy, pani poseł Żukowska? Zawsze w takich sytuacjach trzeba się zastanowić, czy ważniejsze jest prawo do prywatności, czy bezpieczeństwo, bezpieczeństwo publiczne, bo tutaj mówimy o pandemii, czyli o czymś, co dotyka wszystkich nas, co dotyka też gospodarki oraz gospodarki całego świata. A pani zdaniem? Moim zdaniem jest ryzyko powstania z takiego covidowego społeczeństwa klasowego, jeżeli będzie to trwało, to znaczy jeżeli będą osoby niezaszczepione, które nie będą uporczywie chciały się zaszczepić, to też trzeba będzie z drugiej strony coś z tym zrobić. Moje prywatne zdanie zawsze było takie, że powinny być szczepienia obowiązkowe, natomiast dzielenie ludzi, dawanie pewnych preferencji, no nie ma swojego, nie ma swojej podstawy w konstytucji. Czyli gdyby lewica rządziła, to dążyłaby do tego, żeby były obowiązkowe szczepienia? Nie, to jest moje prywatne zdanie. Rozwój szczepionek też pokazuje, że one są bezpieczne, jest ich coraz więcej. Są dopuszczane także dla coraz młodszych ludzi, teraz już od 12 roku życia, ale są też cały czas prowadzone testy, żeby były od 6 roku życia już również dostępne dla dzieci. I uważam, że to jest to dobro, z którego powinniśmy korzystać. Powinniśmy zachęcać bardzo mocno do zaszczepienia, ale nie dlatego, że jak się nie zaszczepisz, to cię, nie wiem, wtrącimy gdzieś, wykluczymy ze społeczeństwa, nie będziesz mógł uczestniczyć w życiu publicznym, chodzić do kina, chodzić do restauracji, ale dawać, pokazywać pozytywy. Są pomysły takie, żeby umożliwić również udział w życiu społecznym tym osobom, które są niezaszczepione, robić, nie wiem, czwartki w restauracjach dla osób, które są niezaszczepione, a inne dni dla osób, które są zaszczepione. Trzeba to równoważyć, trzeba brać to pod uwagę. Są różne pomysły, różne kraje do tego w ten sposób podchodzą. Przypomnę, że Unia Europejska pracuje nad paszportem covidowym. Już tak naprawdę on funkcjonuje, można powiedzieć. Tak. No, Polska weszła w program pilotażowy. Gdzie można tak sprawdzić, pan czy ktoś jest zaszczepiony. To są rzeczy absolutnie szokujące. Ja naprawdę nie wiem, czy polscy politycy chcą oglądać obrazki, kiedy rodziny z dziećmi stoją przed restauracją i nie są do niej wpuszczani, albo nie są wpuszczani do tramwajów i potem widzieć zestawienia tych obrazków z zestawieniami zdjęć z lat 30. czy 40. Absolutnie niedopuszczalne jest wprowadzenie sytuacji, kiedy ktoś jest dyskryminowany ze względu na to, jakie miał zabiegi medyczne, a jakich nie. No, to jest w ogóle sprzeczne z polską konstytucją, sprzeczne z polską kulturą i tradycją. Człowiek jest wolny. Na podstawie polskiej konstytucji mamy prawo do wolnego życia, tego w sposób, jaki chcemy, a nie w jaki sposób chciałby jakiś urzędnik czy polityk tam mówić, gdzie możemy chodzić, a gdzie nie. Też złe jest mówienie o jakichś preferencjach dla osób zaszczepionych. Powinno być tak, że każdy ma wolność, a nie, że każdemu ograniczamy tą wolność, a następnie dajemy jakieś preferencje osobie, która wykonała jakiś zabieg medyczny. To, czy ktoś się zaszczepił, czy nie, jest daną wrażliwą, to jest informacja dostępna dla mnie oraz dla mojego lekarza. Nie powinna być dostępna dla barmana, dla kelnera, dla bramkarza, który wpuszcza ludzi na koncert, czy nie. To jest apartheid, to jest segregacja, to jest współczesny totalitaryzm, który swoje korzenie ma w komunistycznych Chinach, gdzie te rozwiązania rzeczywiście zostały wprowadzone. Mam nadzieję, że w Polsce takich totalitarnych pomysłów nie będzie. A co wy myślicie o takim pomyśle, napiszcie w komentarzu. Mnie on, przyznam, przeraża, aczkolwiek zaciekawił mnie ten czwartek. Skąd on się wziął? Najchętniej to by się nie zaszczepił. To po prostu spowodowało. Prezydent nie powiedział, że najchętniej takiego, by się nie zaszczepił. Ludzie nie prezydent mają w kampanii akurat nic nie mówił o igłach. Ta mamy wypowiedź była później. Mamy wielki problem. 30% Polaków nie chce się zaszczepić. Ale pani redaktor, prezydent się zaszczepił. Ale przepraszam, pani poseł, prezydent się zaszczepił, premier się zaszczepił. Jarosław Kaczyński się zaszczepił. Ten temat, o którym teraz mówimy, łączy się z tym pierwszym, dlatego że o tym, o czym mówiłam, to jest spolaryzowane społeczeństwo i te ataki służb, głównie rosyjskich, będą również nakierowane na to, żeby zniechęcić jak najwięcej Polaków. Jeszcze wspomniała... Podział nie jest winą PiSu. Jest winą jeszcze PiSu, oczywiście, że jak najbardziej jest winą PiSu od 2015 roku rządzicie. To też jest... Nie, podział społeczny, polaryzacja. Polaryzujecie na wielu polach, polaryzujecie na polach w tej praw sprawie człowieka, też polaryzujemy. Praw kobiet, praw osób nieheteronormatywnych, na wszystkim, na czym ale możecie. Proszę państwa,
jedziecie na tacy Rosji. Cieszmy się z tego, że mimo tego, że pani tak twierdzi, że PiS polaryzuje, potraficie się czasami dogadać z PiS-em. Pan Sławomir Mentzen. Dlaczego na COVID chce się szczepić 90% osób tylko, a na wszystkie inne choroby szczepi się ponad 90%? Pierwsza rzecz jest taka, że szczepionki te obowiązkowe funkcjonują od dziesiątek lat i są bardzo dobrze sprawdzone, a ta funkcjonuje od kilkunastu miesięcy i nie jest tak dobrze sprawdzona. W związku z czym ludzie mają naturalny opór i naturalną nieufność. A druga rzecz to sposób właśnie zachęcenia do tych szczepień. Ja nie zgadzam się całkowicie z panią poseł, że prezydent Andrzej Duda zrobił tu złą robotę. To państwo robicie złą robotę. Jeżeli ludzie słyszą w telewizji cały czas, że nie ma żadnych NOP-ów, że po szczepieniu się nikt źle nie czuje, kiedy widzą swoich znajomych, którzy mieli gorączkę przez dzień plus dwa, to przestają po prostu wam wierzyć. Poza tym słyszą od was, że jesteście, że są proszę mi nie przerywać, że są potencjalnymi... Traktujmy się z szacunkiem, pani poseł, za chwileczkę oddam pani głos do prawo do dla riposty. Większości osób chorych na COVID ta choroba również niczym nie grozi, bo większość osób przechodzi to bezobjawowo, a dla innych to jest lekka gorączka czy lekkie przeziębienie, tak? I ludzie to wiedzą, bo chorowali na COVID przez ten rok, więc proszę nie robić z nich idiotów. To raz. Dwa. Jeżeli się mówi ludziom, że tak jak ten profesor, czy ten lekarz, o którym pan redaktor powiedział, że są potencjalnymi mordercami, że powinni być ludźmi drugiej kategorii, że powinno się zamykać dla nich szkoły, nie wpuszczać do restauracji czy na koncerty, to to budzi naturalny opór. Nikt nie lubi być traktowany jako jakiś podczłowiek, któremu zabiera się podstawowe prawa obywatelskie. Więc jeżeli dalej się będzie stosowało taką retorykę, dalej się będzie ludziom mówiło, że wszystko jest bezpiecznie i nie ma żadnych NOP-ów, zamiast powiedzieć ludziom, żeby sobie zrobili kalkulacje, czy mają duże szanse posiadania jakiś, czy tam NOP-u, czy jakiegoś szkodliwego przejścia właśnie COVID-u, bo różne grupy ryzyka mają różne szanse na ciężki przebieg tej choroby. Nie każdy sobie przekalkuluje, oceni, czy warto mu się zaszczepić, czy nie. Oj, zaimponował mi teraz redaktor Rymanowski, jak podsumował współpracę lewicy z PiS-em. I na zakończenie odcinka Sławomir Mentzen o nieistniejących tarczach antyrakietowych w Polsce. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć. To jaki taki króciutki cytat. A nawiązując do tego, co pani mówi, pan profesor Rau z tego wywiadu, dopatrywanie się źródeł amerykańskiej polityki w jakichś protokolarnych zawiłościach, czyli kwestia tego, czy ktoś w odpowiednim momencie przesłał depeszę gratulacyjną, mówi pan profesor Rau, uważam za infantylne. Nie, no Polska się jawiła jako jakiś ostatni bastion sztabu Donalda Trumpa, który jako jedyny na świecie jeszcze wierzył, poza tym rzeczywistym sztabem, że Donald Trump wygrał te wybory. No to są jakieś absolutne legendy i brak wiedzy dyplomatycznej, brak wiedzy o sprawach, stosunkach międzynarodowych, o w ogóle systemie wyborczym w Stanach Zjednoczonych również. Ale wracając do sprawy Stanów Zjednoczonych i naszej pozycji w Europie, na świecie i relacji międzynarodowych. No oczywiście, że Ameryka jest naszym strategicznym partnerem i bez Ameryki się nie obejdziemy. Natomiast nie możemy mieć tych relacji wasalnych, to znaczy nie możemy wierzyć, że jest cały świat i tylko jest w tym świecie Polska i Stany Zjednoczone. A dzisiaj jesteśmy wasalami, czy nie jesteśmy? Przez całą ostatnią kadencję prezydenta Andrzeja Dudy i Prawa i Sprawiedliwości tak podchodziliśmy do Stanów Zjednoczonych, jakby nie było innych państw na świecie, nie było państw europejskich poza Węgrami i nie potrafiliśmy utrzymywać tych dobrych relacji w ramach Unii Europejskiej, a Polska jest tu, gdzie leży, w Europie środkowo-wschodniej, w centralnej i nie zmieni swojego położenia geopolitycznego. Mamy bliżej do Rosji, a dalej do Stanów Sławomir Zjednoczonych. Mentzen. I musimy budować swoją siłę tutaj, w ramach Unii Europejskiej, w Europie. Pan minister Rau oczywiście ma rację, że kwestie protokolarne albo to, co się pojawiło na pasku w TVP lub to, jak wygląda polska polityka wewnętrzna, nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla spraw międzynarodowych. Stany Zjednoczone współpracują z państwami takimi jak Arabia Saudyjska, które są zdeczka bardziej totalitarne i autorytarne niż Polska. Ale ma Europę, a my nie. Pani poseł, naprawdę, niech pani nie broni całkowicie przegranej sprawy. W Departamencie Stanu nie interesują się tym, co jest na pasku w TVP. Liczą się interesy. I tu oczywiście mamy piękną analogię, czy też powtórzenie się historii z 2009 roku, kiedy to 17 września Barack Obama bez konsultacji z Polakami zrezygnował z tarczy antyrakietowej w Polsce. Teraz Biden znowu bez konsultacji z Polakami dopuścił do dokończenia Nord Stream 2. To jest dokładnie jedno i to samo. I zwracam uwagę, że... Ale jaki jest pomysł na
przyszłość? Co mamy robić? Znaczy, należy się dogadywać z państwami, z którymi mamy wspólne interesy. W tym przypadku jest to Szwecja, Finlandia, Ukraina oraz Turcja. Należy budować te wewnętrzne tutaj relacje, ponieważ mamy wspólne interesy w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy wspólne państwa, które nam zagrażają, to jest Rosję. Liczenie na to, że Amerykanie przyjadą na złotym, na białym koniu i pomogą nam zawsze wtedy, kiedy będziemy tego potrzebowali, jest po prostu niepoważne. Skończyło się w ten sposób, że prowadziliśmy jednostronną politykę na Stany Zjednoczone, kupowaliśmy od nich broń, wpłaciliśmy zaliczki za kilkadziesiąt miliardów złotych za sprzęt, który dostaniemy być może za kilka lat. Zostaliśmy podstawieni po ścianę bez żadnego manewru. I to jest największy błąd z rządu Zjednoczonej Prawicy. Proszę państwa... Jeśli mogę, bo padają tutaj nieprawdy. Jeśli chodzi jednak o tarczę antyrakietową, to jednak poprzedniemu rządowi udało się doprowadzić w wyniku negocjacji i rozmów do tego, że tak naprawdę ta decyzja spowodowała to, że na mapę Polski jednak wróciła, czy też wróciła... Nie ma tarczy antyrakietowej w Polsce. Miała być dokończona w roku 2017 i 2018. Ale rozmowy, które... I nie została. Wszystkie rozmowy zostały tak przygotowane i były takie ustalenia, że rząd Prawa i Sprawiedliwości miał absolutnie wyczyszczone pole. Jedno zdanie.